Dzień dobry Państwu, witam na konferencji prasowej Konfederacji. Szanowni Państwo, dwa dni temu z portalu społecznościowego Facebook został usunięty profil Konfederacji, profil partii politycznej parlamentarnej o największych zasięgach w całej polskiej polityce. Szanowni Państwo, my oczywiście podejmujemy działania, żeby tej sytuacji zaradzić. Złożyliśmy odwołanie, przygotowujemy się do złożenia pozwu cywilnego przeciwko Facebookowi. Natomiast dzisiaj jesteśmy tu po to, by mówić o tym, że to nie jest indywidualna sprawa, indywidualny problem Konfederacji. To jest problem całej polskiej demokracji, całej polskiej sceny politycznej. Dlatego, że jeżeli Facebook może bezkarnie usunąć profil polskiej partii sejmowej, jaką jest Konfederacja, to jutro może usunąć profil PiSu, a pojutrze usuwać profile czy treści każdej partii, która choćby na włos odejdzie od tego, jakie są poglądy kierownictwa Facebooka, czy to kierownictwa polskiego, czy to kierownictwa amerykańskiego. A w XXI wieku, kiedy większość Polaków czerpie informacje o świecie i o polityce właśnie z mediów społecznościowych, to oznacza w praktyce, że amerykańskie internetowe korporacje mają zdolność do sparaliżowania, unicestwienia wolnej, demokratycznej debaty publicznej i jak widać nie wahają się już w tej chwili z tej możliwości skorzystać, co będzie się wprost przekładało na wyniki wyborów, na przebieg kampanii wyborczej i my jako zwolennicy ustroju demokratycznego nie możemy sobie pozwolić, żeby w ten sposób wyglądała ta sytuacja. Dlatego dzisiaj prezentujemy projekt ustawy o ochronie demokratycznej debaty publicznej w internecie. W tym projekcie zakazujemy platformom społecznościowym usuwania stron i treści prezentowanych przez partie polityczne, komitety wyborcze, koła poselskie w mediach społecznościowych. Zakazujemy także manipulowania algorytmami, manipulowania zasięgami, bo to także jest problem toczący polską debatę publiczną, że platformy społecznościowe w sposób dowolny, poza jakąkolwiek kontrolą, decydują o tym, jaki jest poziom wyświetleń różnego rodzaju treści. Liczymy, że ten projekt zostanie poparty przez tych wszystkich, którzy i publicznie, i prywatnie wyrażali solidarność z Konfederacją w obecnej sytuacji. To jest moment, w którym można przejść od słów do czynów. Uprzedzając zarzuty, że my chcemy wyjąć partie polityczne spod prawa, spod reguł dotyczących wolności słowa, przypominam Państwu, że w Polsce istnieją instytucje powołane do strzeżenia granic wolności słowa. Tymi instytucjami są sądy i prokuratury. Nie jest taką instytucją administracja Facebooka. Mamy w Polsce także instytucję powołaną do pilnowania porządku na scenie politycznej, pilnowania prawidłowości procesu wyborczego. Tą instytucją jest Państwowa Komisja Wyborcza i dlatego w naszym projekcie proponujemy przyznanie Państwowej Komisji Wyborczej prawa do nakładania wielomilionowych kar na właścicieli serwisów społecznościowych, którzy dopuszczają się prowadzenia politycznej cenzury. Ten projekt ustawy to jest pierwszy krok, krok niezbędny i krok, który trzeba podjąć pilnie, dlatego że kolejne wybory już niebawem. Natomiast tylko pierwszy krok. Drugim krokiem jest zabezpieczenie całej w ogóle debaty publicznej, zagwarantowanie wszystkim użytkownikom mediów społecznościowych prawa do ochrony wolności słowa, prawa do tego, żeby to sądy czy upoważnione do tego organy państwa decydowały o tym, o czym wolno, o czym nie wolno pisać, a nie Facebook czy inne platformy społecznościowe i o tym, jakie działania podejmiemy w celu zagwarantowania wolności słowa dla wszystkich w polskim internecie, opowie szerzej poseł Krzysztof Bosak. Bardzo proszę. Szanowni Państwo, w przyszłym tygodniu zorganizujemy w Sejmie spotkanie zespołu poselskiego, które zajmie się uruchomieniem debaty nad tym, jak zabezpieczyć swobodę wypowiedzi w zmieniającym się otoczeniu informacyjnym. Korporacje internetowe, komunikacja pomiędzy ludźmi, media to nie jest zwykła branża w demokracji. To branża o najbardziej strategicznym znaczeniu, jakie możemy sobie wyobrazić. Facebook jest platformą, która
ma 18 milionów użytkowników. To prawdopodobnie ponad połowa aktywnych w demokratycznej polityce wyborców. Uniemożliwienie jednej z partii politycznych dostępu do ponad połowy wyborców to oczywista ingerencja w system demokratyczny, która podważa sens zbliżającego się cyklu wyborczego w latach 2023, 2024, 2025, w którym odbędą się aż 4 ogólnopolskie kampanie wyborcze w 3 lata. Państwo polskie musi zabezpieczyć proces demokratyczny, proces wyborczy, zanim rozpocznie się cykl kampanii wyborczych. W trakcie kampanii nie będzie już można zmieniać reguł. I te reguły muszą być równe. Stąd propozycja Konfederacji, projektu, który pozwala Państwowej Komisji Wyborczej karać karami do 50 milionów złotych za stosowanie cenzury politycznej wobec legalnie funkcjonujących partii politycznych, prezentujących legalne treści. Jeżeli chodzi o inne nasze działania, to zwracam uwagę na to, że zarówno poprzez formularz udostępniony przez Facebooka, jak i poprzez formularz stworzony przez rząd, Konfederacja złożyła odwołania od decyzji o skasowaniu naszego profilu. Nie jest tak, byśmy byli uparci. Bardzo chętnie porozmawialibyśmy z przedstawicielami Facebooka, aby ustalić, jak należy stosować ich regulamin, tak żeby nie było ryzyka tej sytuacji, jaka jest obecnie. Natomiast niezależnie od tego uważamy, że musi zostać ustanowione prawo. Oczekujemy, że zrobi to rząd. Dziękujemy za piękne słowa, natomiast oczekujemy na czyny. Rząd jest od tego, żeby rządzić. Sytuacja, w której rząd siódmy rok zwleka ze zmianą przepisów, jest nieakceptowalna. Ministrowie do spraw cyfryzacji zmienili się już 3 lub 4 razy. Nieoficjalnie mówią, że czekają na regulacje unijne. Proszę Państwa, jeśli ktoś wyobraża sobie, że Unia Europejska z jej szalejącą poprawnością polityczną zajmie się zabezpieczaniem wolności słowa polskich partii politycznych, także tych o niepoprawnym politycznie profilu, przed międzynarodowymi korporacjami, to znaczy, że buja w obłokach albo ściemnia. Dość ściemniania. Oczekujemy ustalenia konkretnych przepisów, które będą egzekwować porządek obowiązujący w Polsce wobec wszystkich firm, które w Polsce działają, zarabiają, szczególnie w sektorze o specjalnej wrażliwości, czyli w sektorze medialnym. To nie przypadek, że mamy prawo prasowe, to nie przypadek, że mamy Krajową Radę Radiofonii i Telewizji, to nie przypadek, że mamy Urząd Komunikacji Elektronicznej. Branża telekomunikacyjna, branża medialna w demokracji ma newralgiczne, strategiczne znaczenie. Stąd zaprezentowaliśmy ten projekt i liczymy na jego szerokie poparcie. Oddaję głos mecenasowi Jackowi Wilkowi. Dziękuję. Szanowni Państwo, dożyliśmy czasów, w których naprawdę są kwestionowane wartości absolutnie fundamentalne dla naszej cywilizacji, bo przecież cywilizacja zachodnia, cywilizacja łacińska zbudowana została między innymi na filarze wolności myśli, słowa i sumienia. I teraz to, co robią korporacje, w tym przypadku ta, o której mówimy, to jest nic innego, tylko po prostu absolutne wyrzucanie, wywalanie tego, wywracanie do góry nogami. Nie może być tak, że nieznany nikomu z imienia i nazwiska cenzor prywatnej organizacji, przez nikogo nie wybierany, przez nikogo nie kontrolowany, przez nikogo demokratycznie nadzorowany, wpływa na całą debatę publiczną, polityczną w danym kraju. I to jest jeden fundamentalny problem. Ale jest jeszcze jeden. To jest pytanie, czy firmy prywatne, korporacje międzynarodowe mają przestrzegać polskiego prawa, czy mają prawo go nie przestrzegać. Przecież mamy artykuł 54 ust. 2 Konstytucji, który wyraźnie zakazuje cenzury prewencyjnej. To, co zrobił Facebook, kasując cały profil Konfederacji, to jest właśnie typowy przykład cenzury prewencyjnej, bo czym innym jest, że tak powiem, są uwagi do danego wpisu, do danej treści, do danego posta, a czym innym jest w ogóle zablokowanie możliwości publikacji. To jest po prostu cenzura prewencyjna, więc jest pytanie, czy ta norma w Polsce nadal obowiązuje, czy ta norma konstytucyjna obowiązuje też właśnie korporacje zagraniczne i czy państwo polskie chce zrobić cokolwiek, żeby realnie ten zakaz egzekwować. Bo wygląda na to, że tutaj mamy kolejną fazę takiego imposybilizmu, który właśnie PiS prezentuje, partia rządząca, która nic z tym kompletnie nie robi. I stąd ten projekt ustawy, który ma, że tak powiem, dać narzędzia, dać zęby, uzbroić odpowiednie instytucje, w tym przypadku chyba najbardziej właściwą instytucję powołaną do nadzoru procesu wyborczego, czyli Państwową Komisję Wyborczą, ma uzbroić te zęby w postaci możliwości nakładania kar. I to kar niemałych.
A zatem, proszę Państwa, no to jest pytanie, czy my traktujemy siebie poważnie jako państwo, czy traktujemy poważnie swoje prawo i czy traktujemy poważnie fundamenty, na których nasze państwo jest zbudowane. Jeżeli raz pozwolimy na to, żeby wolność myśli, słowa i sumienia była kwestionowana przez kogokolwiek i to w taki sposób, no to tak naprawdę nie udawajmy, że żyjemy w jakimś państwie, które rządzi się jakimiś cywilizowanymi zasadami prawa. Wzywamy w związku z tym rząd do tego, aby ten projekt poparł, żeby większość rządząca ten projekt jak najszybciej poparła, żeby on jak najszybciej mógł wejść w życie i w związku z tym, żeby móc zatrzymywać dzięki tego typu właśnie ustawie, żeby móc powstrzymywać tego typu szaleństwo prezentowane z pobudek czysto ideologicznych wyłącznie, bo taka przecież jest tutaj przyczyna, nie ma żadnej innej tak naprawdę realnej, aby z tych pobudek po prostu naruszać w sposób fundamentalny, uderzać w proces polityczny danego państwa. Pan Grzegorz Braun. Szczęść Boże wszystkim naszym sympatykom, odbiorcom, wyborcom, tym, którzy w kontakt z nami wchodzili, wchodzą, zamierzają wchodzić właśnie w sieci internetowej. To niezależnie od tego, jaki będzie bieg sprawy sądowej, jaki będzie bieg procedury parlamentarnej, ten projekt ustawy, do którego notabene od razu proponowałbym jedną autopoprawkę, 50 milionów przy tej inflacji, to wkrótce może okazać się śmieszna suma, zwłaszcza dla mogołów internetowych, ale to jest dla Was, szanowni, drodzy, kochani, sympatycy, wyborcy, obserwatorzy Konfederacji, to jest dla Was moment podjęcia decyzji o tym, żeby przejść do działań w realu, żeby wejść w kontakt z Konfederacją poprzez kluby Konfederacji, żeby nie czekać na rozstrzygnięcia sądowe czy parlamentarne, ale żeby spotykać się z naszymi posłami, żeby szukać naszych biur poselskich, żeby szukać struktur partyjnych. Tych, które współtworzą Konfederację, Ruch Narodowy, Wolność Korwina, Korona. Szukajmy się w realu, no bo za chwilę jak jeszcze parę guzików zostanie naciśniętych i jeszcze coś tam wyłączą, to może nie być następnej okazji. Cała ta sytuacja... Owszem, stała się również przyczynkiem do dopuszczenia w obieg pewnych, bardzo muszę przyznać, interesujących teorii spiskowych. Moja ulubiona jest ta o wykonaniu przez Facebook tej akcji na zamówienie, ni mniej, ni więcej, rządu warszawskiego, który postanowił w ten sposób wyłączyć najbardziej dla siebie groźną partię opozycyjną, jaką jest Konfederacja. To ciekawa teoria spiskowa. Mam nadzieję, że niezależne media, nie tylko internetowe, spróbują sprawdzić, czy coś jest na rzeczy, czy słowa otuchy, zapewnienia o wsparciu ze strony rządu, czy to tylko taki teatrzyk, a w rzeczywistości PiS działa takimi zakulisowymi metodami po to, żeby przed nadchodzącymi i być może przyspieszonymi wyborami oczyścić sobie przedpole. Sprawdzajcie, szanowni państwo, pytajcie nie tylko o Pegasusa, ale pytajcie o to, czy rząd Mateusza Morawieckiego jest w rzeczywistości zainteresowany i nie daj Boże zaangażowany w tego typu cenzorskie praktyki. Wezwanie do naszych wyborców, szukajcie klubów Konfederacji. No i cóż, jeśli ktoś na polskiej scenie politycznej, w polskiej debacie publicznej ma udowodnić, że istnieje jednak życie poza Facebookiem, to będzie to właśnie Konfederacja. Działania prawne, działania parlamentarne, ale poza tym po prostu nasza ciężka, codzienna praca, którą mam nadzieję Państwo obserwujecie, mam nadzieję Państwo ją doceniacie i w związku z tym wyłączenie tego czy innego komunikatora internetowego nie przesądzi o Waszych wyborach, w wyborach parlamentarnych, których szansa przyspieszenia, jak sądzę, rzeczywiście wzrosła o kilkaset procent. Dziękujemy za uwagę. Czy są pytania? Ja mam pytanie. Mianowicie Stany Zjednoczone mają swoje prawo, a nie muszą przestrzegać prawa polskiego.
dlaczego pani to mówią po podpisie? Proszę pani, to bardzo, to nie my tak mówimy. To proszę uważnie cofnąć taśmę i przesłuchać słowa, które tutaj padły. I proszę tak nie parafrazować naszych wypowiedzi. Natomiast pani pytanie wynika z bardzo popularnego nieporozumienia. Zdaje się niektórym, że na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczne korporacje mogą i nawet powinny funkcjonować jako przez nikogo niezagrożeni konkurencją drapieżnicy. Otóż nie, Rzeczpospolita Polska nie może i nie powinna być łowiskiem dla takich drapieżników. Tu obowiązuje polskie prawo. Wspomniał o tym pan mecenas Wilk. Polska konstytucja jest prawem, które powinno być stosowane notabene również bezpośrednio i to, że ktoś inny ma gdzieś tam swoją górę, swoich prezesów, swoje biuro zarządu za górami, za lasami, za oceanami, to nie zmienia stanu prawnego w Polsce. I to jest między innymi sprawa, o której będziemy debatować na posiedzeniu naszych zespołów parlamentarnych. Jak to zrobić, żebyśmy nie walczyli z cieniem i żebyśmy nie kopali się z anonimowym koniem? Żeby te korporacje miały tutaj jasno zdefiniowane przedstawicielstwo i żeby było kogo pociągnąć do odpowiedzialności. Koledzy jeszcze mają w tej sprawie uwagi. Pani redaktor, no jestem zaskoczony pani pytaniem, bo wystarczy raz przeczytać ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną, żeby wiedzieć, że przesyłanie treści na terenie Polski podlega prawu polskiemu. W związku z tym podlega także prawu najwyższemu, czyli też ustawie zasadniczej. Także nie ma co do tego żadnych wątpliwości, nie ma w ogóle dyskusji na ten temat, jeśli chodzi o publikację treści przez polskie podmioty na terenie Polski, nawet za pomocą komunikatorów, których siedziba jest za granicą, a tego typu sytuacja podlega oczywiście prawu polskiemu i jak najbardziej możliwa jest tutaj ocena także przez sądy działalności Facebooka na terenie Polski. No chyba, żebyśmy przyjęli takie oto założenie, że wystarczy założyć firmę za granicą i wtedy w Polsce można robić, co się chce i w ogóle nie podlegać żadnemu prawu, no co byłoby chyba absurdem. Czy koledzy chcą coś jeszcze dodać w tym zakresie? Tak, ja chciałem jeszcze zwrócić uwagę, że to nieporozumienie wynika często z błędnego wyobrażenia o funkcjonowaniu internetu. Jakoby kluczowym jakby faktem w funkcjonowaniu internetu było miejsce rejestracji spółki, która wytworzyła jakieś oprogramowanie. No tak nie jest. Facebook nie byłby w stanie operować w Polsce, gdyby nie trwające od 30 lat inwestycje polskich obywateli, polskiego państwa i polskich przedsiębiorstw w infrastrukturę telekomunikacyjną, która udostępnia wszystkie te łącza, przez które przepływają te dane. Nie byłby także operować w stanie na polskim rynku, gdyby polskie prawo zezwalające na kolekcjonowanie ogromnej liczby danych nie umożliwiało tej firmie zbierania tutaj tych danych o polskich obywatelach, o ich zachowaniach konsumenckich, o wytwarzanych przez nich informacjach i przechowywać tych danych na swoich serwerach na podstawie własnych regulaminów jako swoją własność. Jest w tej chwili ogromna debata na temat ochrony danych osobowych i w Unii Europejskiej i w wielu państwach zachodnich, co do tego, czy ich sprywatyzowanie przez prywatne korporacje w takim wymiarze, jak ma to miejsce w tej chwili, jest zasadne i czy powinno być prawnie dopuszczalne. Nasze państwo w tej chwili przez ostatnie lata zachowywało się biernie wobec wielkich korporacji kolonizujących świat informacyjny, prywatyzujących dane o polskich obywatelach na skalę doprawdy niewyobrażalną, na przykład dla totalitarnych służb, takich jak wcześniej na przykład Służba Bezpieczeństwa, która również starała się kolekcjonować dane o polskich obywatelach, ale myślę, że nawet niewielkiego wycinka tego, co Facebook zgromadził, nie zdołała przez kilkadziesiąt lat trwania w Polsce systemu komunistycznego zgromadzić. I to nie jest sprawa obojętna. Facebook bez polskiej infrastruktury telekomunikacyjnej i bez treści wytwarzanych przez polskich obywateli i bez danych o nich w Polsce nie istnieje. Nie ma w Polsce wartości rynkowej. Facebook w Polsce istnieje jako instytucja pośrednicząca w sprzedaży reklam i pośrednicząca w wymianie treści pomiędzy polskimi obywatelami, firmami i mediami, tylko za konsensualną zgodą z jednej strony polskich konsumentów i z drugiej strony polskiego państwa, które umożliwia mu pełnienie tej roli. Dopuszczenie pełnienia tej roli jest możliwe na podstawie oceny, iż jest to w interesie społecznym, że zaspokaja pewne oczekiwania. Natomiast kiedy tych oczekiwań przestaje zaspokajać, państwo polskie ma prawo użyć dowolnych narzędzi prawnych, aby tę sytuację uregulować. Przypomnijmy, że obecnie Facebook zastąpił wcześniej występujące w roli platform społecznościowych inne polskie spółki operatorów wcześniej popularnych w Polsce platform społecznościowych. I przypomnijmy też jeszcze jeden fakt istotny. Silne państwa negocjują z platformami
platformami społecznościowymi swoje zasady. Dla przykładu państwo niemieckie wynegocjowało niemiecki wariant regulaminu platformy społecznościowej Facebook, spełniający oczekiwania niemieckiego państwa. Państwo tureckie wynegocjowało turecki wariant regulaminu tej platformy społecznościowej, spełniający oczekiwania prawne władz tego państwa. Również wobec innych korporacji międzynarodowych, takich jak choćby Google, różne silne państwa zgłaszają swoje indywidualne oczekiwania i te oczekiwania są spełniane. To jest najlepsza wiadomość. Korporacje spełniają oczekiwania silnych, działających suwerennie państw. Dlaczego? Bo chcą osiągać zyski na ich rynkach i chcą kolekcjonować dane i chcą pośredniczyć w kontaktach pomiędzy obywatelami tych państw. Więc korzystajmy z tego, że żyjemy w swoim państwie, w którym możemy stanowić swoje prawo. Co więcej, nawet Unia Europejska nam w tej chwili tego nie zabrania. Więc korzystajmy z tego. Apel do rządu. Przestańcie się bać. Przestańcie się bać działania. Słowa to za mało. Facebook jest firmą amerykańską i może po prostu... Firma Facebook sprzedająca reklamy w Polsce i zbierająca dane w Polsce działa na gruncie prawa irlandzkiego, pani redaktor. Pisać te podania wszystkie ze strony prawnej, zgoda. Jeszcze raz zwracam uwagę, że działa na gruncie... No nie mają obowiązku, bo państwo polskie nie narzuca. Natomiast jeżeli państwo polskie uchwali ustawę proponowaną przez Konfederację, to będzie miało obowiązek. A następnie będzie można przystąpić do dyskusji o egzekucji tego obowiązku. Przypomnijmy, że biuro sprzedające reklamy istnieje w Warszawie, a nie w Ameryce czy w Irlandii. Dokładnie. Czy są jeszcze jakieś pytania, albo czy ktoś z moich kolegów politycznych chce dodać jeszcze coś? Jeżeli nie, to dziękujemy państwu. Zachęcamy do zapoznania się z projektem, który będzie w internecie.